Każdy, nawet początkujący gitarzysta zna skalę pentatoniczną. Jest to jedna z pierwszych skal, których się uczymy jako gitarzyści. Najczęściej konkretnie w tej pozycji, od dźwięku A. I również większość początkujących muzyków w tym małym pudełkowatym kształcie zostaje. Otóż dziś pokażę Wam, jak bardzo łatwo wyjść poza ten pudełkowy schemat, rozciągając tą skalę po całutkim gryfie. Niestety z praktyki dziś za wiele nie będzie, ponieważ na wyjeździe odmroziłem sobie dłoń, bardzo bolesne doświadczenie, nie polecam, ale to nas nie powstrzyma przed nauką, ponieważ czas na teorię. Skala pentatoniczna oznacza pięciodźwiękowa. Penta, pięć, tonik, dźwięk, czyli pięciodźwiękowa, czyli właściwie z całego tego pudełkowego kształtu tylko ten element jest skalą pentatoniczną. Dalej mamy już Oktawę, czyli dochodzimy do oktawy dźwięku A i w ten sposób zaczynamy całą tą skalę ponownie, czyli widzimy, że te dźwięki się powtarzają. I tą właściwość dzisiaj wykorzystamy, czyli oktawy. Spróbujcie wyobrazić sobie tą skalę pięciodźwiękową nie jako pudełkowaty kształt, ale jako dźwięki na jednej strunie. Jeżeli nie wiecie, czym jest oktawa, odsyłam Was do mojego filmu. Na temat interwałów. Teraz dodajmy sobie oktawy tych dźwięków i widzimy, że w ten sposób mamy kolejny zestaw tych samych pięciu dźwięków, ale już dwie struny niżej. Teraz do tych dźwięków niżej dodajmy kolejną oktawę i w ten sposób mamy znowu powielone te dźwięki. Czyli tak naprawdę możemy zagrać całą tą skalę w tych wszystkich miejscach. Dodatkowo jeżeli weźmiemy dźwięki D oraz E z pierwotnej skali, ze struny A i weźmiemy sobie ich oktawy, otrzymujemy pełny zestaw wszystkich dźwięków z tej skali na całym gryfie. I wszystkich tych dźwięków możemy użyć do improwizacji. Widzimy tutaj również na progach od 5 do 7 klasyczny, znany nam już kształt pudełkowy tej skali. Mam nadzieję, że ta reprezentacja. Pozwoli wam otworzyć nieco umysł na to, że gryf gitary jest cały ze sobą połączony i te pudełkowe kształty możemy rozciągać tak, aby poprawić nasze pole do improwizacji, ponieważ mając więcej dostępnych dźwięków niż tylko te w tym miejscu, możecie tworzyć o wiele bardziej zaawansowane brzmieniowo utwory wciąż używając tych samych dźwięków. Zostaw lajka, jeżeli cokolwiek z tego filmu uznasz za przydatne. Pomoże mi to trafić do większej liczby osób i w ten sposób mogę zwiększyć swoje zasięgi i robić dla Was dalej filmy. Bardzo dziękuję, ćwiczcie i uczcie się dalej razem ze mną.